Transporty do Oświęcimia już szły i wtedy wiem, że było porozumienie między przywódcami różnych partii w getcie, stojąc w getcie. I ochotniczo, to było wielka odwaga, dwoje czy troje ludzi z Hashomera Tzair, a więc sionistów lewicowych, powiedziało, że się zgłoszą na wyjazd, żeby móc, kiedy zobaczyliśmy, że wagony wracają te same. Wobec tego, żeby pojadą, opiszą drogę, opiszą, co widzą i włożą gryps do szpary wagonu. Ten gryps wrócił do Łodzi. Opisują dokładnie. Jedziemy tutaj, potem mijamy Królewską Hutę, mijamy to, dojeżdżamy. Potem opisują, że widzą wielkie słupy ognia, kominy w Brzezińce, w Birkenau. I jednocześnie piszą wyraźnie, ludzie są, bardzo dużo ludzi opatulonych w pasiakach i w kocach, zbliża się do Dutu, widzimy ich i że wniosek był taki, jest dużo. Młodzi ludzie mogą przejść selekcję. Bo widzieli, że będzie niedługo coś takiego, czy coś w tym rodzaju. Na tej podstawie kierownictwo uznało, że większa szansa przeżycia jest, jeżeli się zgłosimy, a ponieważ jesteśmy w większości młodzi i w miarę zdrowi, to powinniśmy przejść pozytywnie selekcję, a potem już wojna, ile potrwa jeszcze króciutko, przeżyjemy to i okej, popracujemy, przeżyjemy to. Podczas kiedy tu nie ma żadnej szansy, szansa jest zerowa. Przywódcy mojej organizacji doszli do wniosku, w tej sytuacji nie ma rady, podobnie jak większość innych organizacji. I postanowili wobec tego, wyjeżdżamy i ci, co byli skoszowani, na ogół wyjeżdżali ostatnimi dwoma transportami. No więc dlatego to były okoliczności, w których wyjechaliśmy. W getcie mieliśmy taki jakby nasłuch radiowy i taki jakby coś quasi-biuletyn. Wiedziałem dokładnie, że speaker BBC mówił dokładnie, jak to jest, że przyjeżdżacie, zobaczycie kominy, zobaczycie słupy ognia, zobaczycie druty, są to druty naelektryzowane z wysokim napięciem, że odbywa się selekcja, że większość chorych, kobiety, starszych, dzieci, biorą na jedną stronę, a zdrowo wyglądających, ale również kobiety dobrze wyglądające, biorą na drugą stronę. Druga strona to jest do życia, a pierwsza strona jest na śmierć. I potem tak dokładna opowieść o tym, co to jest, jak to jest. Ten opis utkwił w mojej pamięci totalnie, bo to jest zrozumiałe. Jak przyjechałem, to rzeczywiście wszystko się dokładnie zgadzało z tym opisem. A będzie to miało to moje przygotowanie, znaczenie, że kiedy po selekcji tego pierwszego dnia widzę, że ja jestem z
skierowany tam, gdzie jest mniejszość, ale która wygląda tak stosunkowo młodzi i wyglądający nieźle. Na drugą stronę, tak jak mówiono, starsi, chorzy, dzieci, mizeracy, no to rozumiem, że ja jestem po dobrej stronie. Wszystko to się odbywa w strasznej gonitwie. Psy raus, raus, szybko, szybko biją. Przecież biją niekoniecznie Niemcy, biją Żydzi, ci z tej komando specjalnej, Sonderkommando, którzy się tym zajmują. I tylko czas do czasu się szeptał, jak masz dobre jakieś kosztowności, daj, bo tak i tak stracisz je, więc oczywiście kto? Wiadomo, każdy będzie chciał wyłudzić kosztowność, więc oczywiście kto tam da? Dlaczego mam dać jemu? Co on jest taki dobry mój wujasz? Gdyby był moim znajomym, może bym mu dał, ale przecież tam nie trafił się żaden mój znajomy. Znaczy, ja nie miałem nic, a ja mówię o tych innych, którzy dawali. To będzie miało dlatego, że potem uformowano nas, ale tę rzecz opisałem, nawet ona jest znana, w piątki i zaczęliśmy maszerować. I w pewnym momencie zobaczyłem drogowskaz, zur Sauna, czyli do kąpieli, do sauny. I wtedy przypomniałem sobie, co mówił ten lektor BBC. I na drodze po selekcji zobaczycie napis do sauny. Nie dajcie się zwieść, to jest fikcyjny napis, jest to napis do komory gazowej. I chociaż miałem pełne przeświadczenie, że jestem wśród młodych i zdrowych, ale jak zobaczyłem ten napis, to mi się przypomniało. Narobiłem w portki. I powiem wam, i chodzę tak z tymi portkami pełnymi. I myślę, ja wiem już, co będzie. Za 15 minut, czy za 10, czy za 20. Powiedzieć im, nie powiedzieć, Miszce powiedzieć, ojcu, Miszki, z kim jestem razem. I w związku nie powiem. To już teraz nic się zmieni. Nie zmieni postaci rzeczy. Niech mają jeszcze 15 minut spokoju. Ale wtedy powiedziałem do ojca Miszki, panie Samuelson, pan powiedział, że pan ma manierkę z wódką. Czy może mi pan dać się napić łyk wódki? To była moja pierwsza wódki w życiu. Potem będzie już dużo więcej, zwłaszcza po wojnie. Ale to był mój pierwszy. I dał mi, duży łyk wziąłem. Trzymałem się cały czas, bo mam pełne majtki, pełne portki. I tutaj niemal pamiętam, jak w filmie, wszystko. Tę drogę, jaką szliśmy, weszliśmy do tego, co wyglądało jak komora gazowa.
i krematorium, bo sauna wyglądała tak samo jak każda inna komora gazowa, bo to było dla zmylenia wszystko. Oni też, ci, którzy szli do komory, też mieli napis do sauny. Ja wszedłem tam, kazali nam się rozebrać. Już rozebrałem się. I potem kazali, poszli z nami do strzyżenia. I byli to, pamiętam, słuchajcie, to jest historia niesamowita, jak ja to pamiętam dokładnie. To byli ci fryzjerzy, to byli holenderskimi Żydami, mieli bardzo tępe żyletki, strasznie tępe, golili nas, człowiek był przezowłosiony, mieli nas to golić. Ugolili nas, wszyscy krwawiliśmy, bo to były tępe żyletki, wszyscy krwawiliśmy. I pamiętam, że oni, ci Holendrzy, śpiewali piosenkę, Bóg mi świadkiem, że ją zapamiętałem. Słyszałem ją jeden raz w życiu wtedy. Ich hab an Holland, la 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 la. Ich hab von Holland, la 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 la. Ja uśpiewam w tym filmie, który jest o mnie, który zrobił Bukojewski. I kiedy przyjadę po 60 latach do Holandii i spotkam się tam, to powiem, słuchajcie, 60 lat temu taką piosenkę słyszałem. Możecie mi coś o niej powiedzieć? Powiedzieli tak. To jest pieśń, ktoś, ulubiona pieśń narodowa Żydów holenderskich. Ona brzmi, ja kocham Holandię. I dali mi płytę z nią. Mam tę płytę u siebie. Także to pamiętam, że oni to nucili. A potem wyszliśmy i spyskali nas wszystkich lizolem. Wiecie, co z lizol? To jest taki niesłychanie ostry środek dezynfekcyjny. Wszyscy wyli z bólu. Wyli z bólu, skręcali się z bólu. Jedyny facet, który był rozradowany, byłem ja, ponieważ wtedy zrozumiałem, że to jest do życia.